Moi drodzy, czy rzeczywiście chodzi o to, że dzisiaj mamy bronić papieństwa, przedstawiać papieża Franciszka w kluczu tego, jaki ma autorytet. Zechcemy się temu przyjrzeć, szczególnie patrząc na sytuacje, które miały miejsce w historii Kościoła za Pawła VI i arcybiskupa, Lefebra. a to wszystko w kluczu słów. Wobec przedstawienia się świętego Pawła Koryntianom. Ale zanim to wszystko, idziemy do Jezusa. Jezu, kiedy dziś przychodzimy do Ciebie w tę niedzielę, by ofiarowywać Tobie kolejny dzień naszego życia, wszystko to, co robimy na co dzień, to, co dzisiaj będzie podstawą naszego duchowego wzrastania, Przychodzimy z tymi wszystkimi, którzy nas poprzedzili na drodze naszego życia. Przychodzimy z tymi, którzy stali się przewodnikami wobec różnych sytuacji, pośród których my dzisiaj żyjemy. Panie, wołamy dzisiaj błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, który uczy nas wsłuchiwać się w nasz wewnętrzny głos. Uczy nas byśmy rozpoznawali, co Ty mówisz w naszym sercu. Ten Święty, który na tyle czasu przed Soborem Watykańskim II woła, usłysz, jaki w sercu słyszysz głos, by potem Sobor Watykański II mógł potwierdzić, czyż nie wiecie, że jesteście sanktuarium, miejscem spotkania. Wasze sumienie jest miejscem, w którym możecie usłyszeć Tajemniczy głos Boga, wobec tej miłości, którą Jezu objawiasz nieustannie, pokazując drogi, po których mamy iść, by miłość zanieść, chcemy stawać się tak jak Paweł, apostoł, apostołami dobrej nowiny, dziś, szczególnie w ten ważny dla nas katolików dzień. Amen. Moi drodzy, jak co dzień rozpoczynajmy najpierw od fundamentu, jakim jest posłuchanie słowa z Listu do Koryntian. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i sosten zbrany do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego. Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. wydawałoby się coś wielkiego może odkryć cóż wielkiego może odkryć człowiek w tym fragmencie, kiedy Paweł przedstawia się Koryntianom i mówi kim on jest? Szalenie istotne to są dla nas słowa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Paweł przypomina swoje powołanie. W tych słowach, pierwszych zdań listu, pierwszego listu do Koryntian, w tym pierwszym rozdziale, no pokazuje, że on nie jest tutaj z przypadku, że on został dotknięty łaską przez Jezusa Chrystusa, że został. Dotknięty uzdrowieniem przez ręce Ananiasza, został posłany przez samego Jezusa, aby zaniósł słowa Ewangelii. Jest to ten apostoł, który szuka zrozumienia z Piotrem, aby sprawdzić swoje nauczanie. Jak potem zobaczymy, czy jest ono zgodne z tym, czego nauczają ci wielcy apostołowie, podając Piotrowi prawicę. Paweł przedstawia się. I teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę przeskoczyli do ważnego scenogramu, który został opublikowany, uważam, że bardzo ważny scenogram, pokazujący rozmowę Pawła VI, świętego papieża z arcybiskupem Lefebrem 11 listopada 1973 roku. Otwieram tę rozmowę i czytam pierwsze zdania. Gdyby prawdą były stwierdzenia Waszej Ekscelencji, musiałbym ustąpić, a Wasza Ekscelencja powinien zająć moje miejsce. Takie słowa powiedział Paweł VI, papież, do arcybiskupa Lefebra, właśnie 11 września, pamiętnego 1976 roku, przyjmując go w rezydencji w Castel Gandolfo. I co się stało? Przełożone bractwa kapłańskiego Piusa, świętego Piusa X, no, oczywiście odpowiedział pychą na słowa papieża Pawła VI. Portal Watykan Incender opublikuje tą dramatyczną rozmowę wykonaną na polecenie papieża przez ówczesnego Skrybę w sekretariacie stanu późniejszego arcybiskupa Florencji i kardynała. To ukazało się w książce prefektury Domu Popieskiego, Łódź Pawłowa, właśnie poświęconej pontyfikatowi papieża Montiniego, czyli Pawła VI. Dlaczego te dwa teksty dzisiaj dość świadomie zestawiłem? Zobaczcie, gdyby Lefebr, właśnie wtedy, te blisko 50 lat temu, nie sprzeciwiłby się jako jeden z biskupów, arcybiskupów wobec postulatów Soboru Watykańskiego II, nie byłoby dzisiaj tak ogromnej schizmy, bo to chyba tak trzeba zacząć nazywać. Tak ogromnego ataku środowisk tradycyjnych na kościół, który trwa w jedności z papieżem Rzymu, nie byłoby odrzucania papieża, mówię tutaj o papieżu Franciszku, ale przede wszystkim nie byłoby tego wielkiego dramatu. Chcę powiedzieć, niestety, to jest ogromny ból mój w kapłańskim sercu, że już setki osób, oczywiście na, na te miliony katolików w całym świecie, to jest mała trzutka, ale jednocześnie pokazująca dramat tych poszczególnych ludzi przestała chodzić na Mszę Świętą. To nie jest pomyłka. Nazywając Mszę Świętą po Soborze Watykańskim II Nowo Ordus, jako tę, która jest wypaczeniem liturgii i jest profanacją liturgii. I w ogóle nie chodzą na niedzielną prześwięto. Ja chcę Wam, drodzy bracia, tradycyjnie myślący powiedzieć, że diabeł w Was osiągnął swoje dzieło. Tak, diabeł w Was osiągnął swoje dzieło. Krytyka papieża Franciszka nie wystarczyła, krytyka postanowień Soboru Watykańskiego II nie wystarczyła, krytyka i odrzucanie postulatów Soboru Watykańskiego II nie, nie wystarczyła. Bardzo podoba mi się i tutaj, choć kogoś to może zadziwi, poprę księdza Kneblewskiego, z którym polemizowałem w niektórych sprawach, który odpowiadając księdzu Szymonowi, Szymon Bańka, jest to kapłan właśnie z środowiska Bractwa Piłsa X, powiedział, że katolicy nie powinni chodzić na msze święto w nowym porządku, bo jest to zgorszenie. Na szczęście tradycyjnie myślący ksiądz Kneblewski zareagował na to i, i powiedział, że to jest absolutnie bzdura, absolutnie nie powinni słuchać tego księdza Szymona Bańki. Oczywiście ten ksiądz nie jest absolutnie w jedności z kościołem katolickim. Jest z Bractwa Piłsa X. Więc kiedy dzisiaj patrzę na to, do jakiego, do jakiego stopnia Nienawiść w wielu środowiskach wyrasta na dokumenty Soboru Watykańskiego II, na liturgię Soboru Watykańskiego II, która jest piękna, jeżeli jest przeżywana z namaszczeniem, jeżeli jest przeżywana ze zrozumieniem tego wszystkiego, co się tam dzieje. Zresztą wystarczy, wystarczy jeśli ktoś naprawdę nie rozumie liturgii. Yy, Eucharystii to niech poczyta człowieka, który tę liturgię odkrywał. Skota Hanna, czwarty kielich, bo on odkrywa to jako człowiek, który jest przeciwnikiem liturgii, tej liturgii, którą my mamy w Kościele. No właśnie, dzisiaj pokazuję wam to, dlatego że trzeba przypominać autorytet Piotra. Tak jak Paweł przypomniał koryntianom swój autorytet, kim jest. Trzeba przypominać autorytet Biskupa Rzymu. Kiedy papież Benedykt abdykował, oddał pierścień rybaka i zrobił to formalnie, według prawa Kościoła. Prawy, prawym papieżem Kościoła katolickiego jest papież Franciszek. I to, że jakieś wycia w niektórych miejscach się pojawiają, że to jest taki czy taki człowiek. To Jezus obiecał, że bramy piekielne kościoła nie przemogą. I ja to będę powtarzał do końca świata, a nawet, jak Bóg pozwoli, jeden dzień dłużej. Bo przecież on może nawet na takie marzenie pozwolić. Trudny to temat, wiem. Może niektórych nawet doprowadzi do zasmucenia, jak mówi święty Paweł, oby to zasmucenie służyło ku nawróceniu. Bo przecież Bóg naprawdę kocha nas. I Jemu zależy na tym, abyśmy jasno widzieli drogę, w której w Kościele są ludzie, którzy mają poglądy bardziej tradycyjne, bardziej w stronę charyzmatyczności, ale wszyscy idziemy do tego celu, jakim jest życie wieczne. Mamy wzrastać w nauczaniu Kościoła, mamy nie odrzucać dokumentów Kościoła, jak mówi Ksiądz Strzelczyk. Dzisiaj Chcę opublikować także fragment, który opublikowałem jakiś czas temu na internecie, ale tym razem opublikuję go pod filmikiem. Księdza właśnie Strzelczyka mówiący o tym odrzuceniu soboru Watykańskiego II, które jest absolutnie nienormalną rzeczą, które, którego absolutnie być nie powinno. No dobra. Panie, dzisiaj chcemy modlić się za wszystkich, którzy. Przewozów kościołowi. Dzisiaj chcę Panie przypomnieć o tym, co podjęliśmy jako, jako fundacja, jako szkoła ewangelizacji w kwestii biskupów, to znaczy adopcji duchowej biskupów. Zapraszam Was na stronę duchoweadopcje.pl, gdyby ktoś wobec dzisiejszego rozważania miał taki pomysł, że chce się modlić właśnie za biskupów. To może dzisiaj będzie takie to bezpośrednie przełożenie z tego rozważania i oczywiście podepnę, bo znalazłem ten cytowany przeze mnie y, opis rozmowy arcybiskupa Lefebra z papieżem Pawłem VI. Cytowany w książce a opublikowany na stronie niedzieli. Niech was błogosławi, broni i prowadzi Bóg wszechmogąc Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy. Niech te dobre wieści się rozszerzają. Lajkujemy i oczywiście w komentarzach dzisiaj pomódlmy się za biskupów i pasterzy kościoła naszymi modlitwami. Amen.